Dobra. Looking for an upgrade? Maybe I can help. Siemanko, witam was bardzo serdecznie w pierwszym piekielnym odcinku z Diablo 2 Remoded. Tak, poprzyzywajmy sobie naszą armię. Zmieńmy się w wilka. Sprawdźmy, jak z naszymi rysami stoimy. Kiepściutko z naszymi rysami stoimy. Dlatego robimy Efa mogłem od razu wypłacić. Wypłacamy Luma. Wypłacamy Nefa. Zaraz do tego wrócę. Mamy Nefa. Nef. Lum. Teraz 50. Zakładamy to. Poison Res w dalszym ciągu u nas kuleje. Sobie zostawiamy jako... Jak u naszego najemnika resy wyglądają. Lightning Res słabiutko. Damy naszemu mercowi... Rum Talraszy na pewno. Wasz Wilhelma odłożymy do skrytki. Co tutaj jeszcze mamy? Lightning Res i Cold Res. Naszego najemnika Lightning Res i Cold Res słabiutko wygląda. Ale nie lepiej wygląda to u nas. Tego robimy taki... Mamy 71 Cold Resa. Paseczek odrzucimy tutaj. Jeśli chodzi o nasze Lightning Resy, na pewno możemy odrzucić to. Możemy odrzucić... Fire Resa nie możemy za bardzo odrzucać. Cold Resa również nie odrzucamy. To na sprzedaż. Ten Increased Magic Find zostawiamy. To też na sprzedaż damy. 10 do życia. Około 15. Tu też odrzucimy. I w ten sposób nasze resy wyglądają następująco. A? 703 obrony w tym. To odrzucamy do skrytki. Cold Res to Lightning Resem nie będziemy mieli najmniejszych problemów w przyszłości. Lecimy tutaj. Chyba, że... Life Stolen per hit. Life Steal, a tutaj jest Life Steal. Tak się zastanawiam, mamy tutaj ten hełm. Wszystkie resy 50. Wszystkie resy 50, wtedy mógłbym stworzyć dla naszego merca lat belta, położyć mu rękawiczki. Crashing Blowem i z Life Leechem bodajże. Tak jest. To nie byłoby głupie. To założymy.
fal to jest dosyć drogie słówko runiczne, więc zostawiamy sobie. Tutaj co prawda life tapa rzuca, ale to się nie nakłada. Ten z decrypifyem by się to mijało. Weźmy, kupmy sobie pasek. Mesh belt. Nie mesh belt, tylko zwykły belt potrzebujemy. Potrzebujemy na pewno w takim przypadku runki tal. Okej. Okay. Runkę tal sobie wyjmiemy. I rubin będziemy potrzebować także. Okej. Okay. Rubin. Próbujemy zajrzeć do skrytki. Wyjąć jakiś osobowy kamyczek. Mamy Lifesteal Open Wounds 35 do life, a 24 FHR-a całkiem i maksymalne życie o 10% zwiększone, więc jak najbardziej spoko. Teraz tylko podnieść to na poziom wyżej. Upgrades. Raltur i Ametyst. Będzie to tak działało. Widzimy zaraz. Albo to będzie ta. Albo to będzie dalsza L. Chyba, bodajże. Jeszcze może być. Zaraz zerkniemy. Dobra. Dalsza L. Jeśli nie da rady, no to trudno. W sumie i tak naszemu Mercowi nie są potrzebne miejsca na... miksturki. Zostawiamy. Tala wyciągamy. Okej. Okay. Się nie da. Dobra, okej. Okay. Dzięki. To jest biedny pasek, więc ten biedny pasek rzucamy. Idziemy załatwić bestię. Nic więcej już nie uniosę. 530. Będzie trochę hajsu brakowało z tego co widzę. Nie szkodzi. Dobra, wychodzimy poza miasto. Nic więcej nie jestem w stanie zrobić. Przepraszam. Zrobię reset tej gry, bo chyba playersów nie zmieniłem. Nie zmieniłem playersów. Players już ustawione. My wychodzimy z miasta w takim wypadku. Na pewno szal Untir będzie potrzebny. Na Uma nas nie stać. Niestety. Trzeba liczyć na to, że gdzieś dropnie po drodze. Iris.
Tutaj hajsik wypadł. Doskonały ametyst. Dobra, zostawmy teleport. Kolejny Kirys. Kierujący kryształ. Ładnie to wszystko wygląda. Bardzo ładnie to idzie. Ani na ten moment z playersami na poziomie. Chyba będzie trzeba zrobić reset, bo ten Armageddon... Nie wiem znowu, na którym momencie się mi zatrzymało. No i muszę zmienić ten... Miłego dnia. 1000... Dobra. Looking for an upgrade? Maybe I can help. Atlantyd. Okej, spoko. I co mamy? Serafina. To do wszystkich umiejętności. Magic Find. To dla Merca dać? Merc ma. Cat's Eye. Runwalk. Czemu on w ogóle umiejętności nie rozdaje? Dostaje. Dzięki. 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 Dobra, na razie to sobie zostawimy. Też zostawimy jeszcze Unique Armor. Light Shield Steel Clash. Akurat mieliśmy do czynienia, to sobie możemy wiadomo gdzie wsadzić.
Huh? To całkiem sporo nam zdarzył kolega sympatyczny. A tutaj tych rozwalmy. Cały czas jedno i to samo, nie? Tak jest. Tobie. Możemy. Kościany hełm, pierścionek żółty. Mancy skill level, mastery. Tutaj co mamy ciekawego? 204. Atak ratingu, tak to. Doskonały czaszkąć. Cik wypad. A jeśli weźmy... Dobra, będziemy tutaj próbować, będę próbował każdego buildu, poza filmem, zobaczę, który najlepiej się sprawuje. Może być różnie. Kolejny poziom. Bucy. Od błyskawic? Podaję obrażenia, skąd to? Błyskawic obrażenia. Doskonały rubin. Gdzieś coś zostało pominięte. A nie co? Tutaj jeden zombiek, pewnie ten. Tak jest. Ten zombiek. Czy to już wszyscy? Udało. Bo pomyślmy, jakbym tutaj poszedł w to, to mam obrażenia albo fizyczne. Fizyczne połączone z magicznymi, wspomagane błyskawicą i fizycznymi znowu.
W zależności jak to działa, ten to rośnie cooldown, spada. Poison damage. Okej. Znaczy miśka na pewno bym wymaksował. Misiek to jest misioł. 5 miśków mogę stworzyć. Dobra. Pierwszy odcinek z piekła będzie taki króciutki. Ja muszę sobie teraz poświęcić czas na szukanie odpowiedniego buildu. Trzymajcie się i na razie.